pokazał mi, że w tym miejscu prawdopodobnie w czasie wojny rozbił się samolot gdzieś tutaj. Ale powiem wam, to latało. To na pewno latało w powietrzu. To był jakiś, z tego co ten pan powiedział, ruski samolot, także. Kolejna odsłona zimy w wiosennym wydaniu, zobaczcie. No jest, powiem wam, że na to już jest za gorąco. Napociłem się po kilku dołkach, w których nic nie było, aż do tego momentu. Aż do tego momentu, zobaczcie. I pierdziele, poczekajcie, no grudkę zostawiłem. Grudkę zostawiłem, z rantem widziałem. No nie, no poczekajcie, no. Zawsze mnie to tak wkurza, że to odstawię, później nie wiem gdzie. O, to ta była. Dobra, już wiem. I jest chyba pierwsza krągłość, jak się nie mylę. Zobaczcie, tutaj wystaje coś. Tutaj jest rancik, tylko czy to jest guzik, czy moniak? Chyba będzie moniak. Pierwsza dzisiaj. O, i nawet wiem, co będzie od razu. Piękne, ceglanym kolorze, 50 groszy z 49 roku. I tu kłaniam się w kierunku Antoniego Pietkiewicza. Wszystkiego dobrego, kolejny raz, Antoni. Oczywiście o pani Jadzi też nie zapominam, od Sebona 28. I również dla pani Jadzi pozdrowionka. A ja ruszam do następnego dołka. Na razie. A teraz w niemrawym dźwięku wykrywacz chwycił takie coś. To jest pół guzika arsenowego, tak zwanej kopułki, jak ja to mówię. Lubię te guziki, ale mam niestety dzisiaj ułamany tylko. Ale można powiedzieć, że arseniaka mam już. Patrzcie, to pole przerosło. Ono wygląda już jak łąka. Dosłownie zielono. Fajnie, w styczniu zielono. Nie ma na nim nic. A tu powierzchło, proszę. A myślałem, że cały, a jednak nawet nie cały kluczyk się trafił. No mówię, chociaż coś, kamerę wyciągnę, bo no nie ma nic tutaj, no ja pierdzielę. Już nie wiem, co robić, czy iść dalej, czy liczyć na szczęście. Moi drodzy, tam w tym dołku już coś wykopałem, zaraz się tym zajmiemy, co tam było. W międzyczasie wykopałem taką dychę cynkową z cesarstwa, ale jej nie nagrywałem, bo w tym momencie, kiedy ją wykopałem, to tutaj szedłem z właścicielem tego pola, który mi opowiedział ciekawą historię. A mianowicie, nigdy byście nie zgadli w ogóle, co ja tu dzisiaj wykopałem oprócz tego, ale zaraz do rzeczy, zaraz do tego przejdziemy. Czyli tak, opowiedział mi historię, że tutaj rozbił się samolot. O tutaj, o gdzieś. Że tu. No i wiecie, szedłem z nim z tej górki tako. No i trafiłem właśnie tą dychę. W międzyczasie, powiem wam, trafiłem pełno różnych. No tam po prostu ziemia się gotuje od sygnałów. Gotuje się kawałki różne. Zresztą zobaczcie co. Widzieliście tutaj na tej łopatce pełno takich o kawałków. Tutaj prawdopodobnie konina wpadła. Różne elementy, takie małe, ale powiem wam tak o, te kawałki to już nie jest przypadek, to już jest na pewno jakieś elementy właśnie z poszycia albo z czegoś innego tego samolotu. Zobaczcie, są nity, jest nawet farba zielona, nie wiem, czy to widać, farba zielona. Ten i ten kawałek to na bank, zresztą one wszystkie na bank są z tego samolotu. To myślałem, że mam tabliczkę jakąś jeszcze doczyszczę to, ale raczej nie. Są nity. Także powiem wam, ciekawa historia. Tu po wojnie te większe kawałki, wiadomo, to zostało wszystko usprzątnięte. Została tylko taka drobnica totalna.
ale powiem wam, to latało, to na pewno latało w powietrzu. To był jakiś, z tego co ten pan powiedział, ruski samolot, także ił na pewno jakiś, o, zakładam, o, zobaczcie, to latało. I teraz przechodzimy do tego, co właśnie ja tam wykopałem. No, zwlekałem z nagraniem tego wszystkiego, tak to nosiłem, bo mówię, coś znajdę, w międzyczasie jak z tym panem rozmawiałem, to nie będę przecież tam nagrywał, nie? I tutaj, zobaczcie, wyskoczyła krągłość. Ale mamy PRL-a. 10 groszy. Ale jest moneta, powiem wam, że do normy brakuje tylko jednej w sumie, ale zarośnięta tym ziemią. Nie widzę daty. 7-2 z tego co widzę, jakby co, to wszystkich gorąco pozdrawiam. No i powiem wam, że ruszam do następnego dołka. Oddalam się od tego miejsca tutaj, bo po prostu tu jest jedno wielkie kopanie tych kawałków. Nie chce mi się tego wszystkiego kopać. Każdy sygnał jest piękny i każdy sygnał to taka jakaś mała blaszeczka aluminiowa. Prawdopodobnie jakieś kawałki tego samolotu. Tylko tak, że jak mówię, ja to nie, nie, to nie dla mnie, powiem wam. Także idę gdzieś, oddalam się w inne miejsce. Grebus, szczerze zatknij, bo tyś nie żrachów przysma w zarazy. O, heluch gist. Grab. Helluch geno ich belu entnie, helluch getnie fisz. Habo do pobyt ma znaj. Dobra, jeszcze tu nie zlazłem. Już miałem taki sygnał. I to nie jest na pewno od samolotu. Tylko to jest kawałek klamerki. Ale była ładna, kurczę. Szkoda, że nie jest cała. No, trudno, dobra, do następnego dołka. Zaraz kończę, bo już zobaczcie, słońce coraz niżej. Nie wiem, czy będzie z tego jeden film, w każdym bądź razie jest jakaś krągłość w końcu. Tutaj widziałem, jest krągłość, powiem wam. Jestem już zmęczony. Gdzie ta krągłość? Tutaj, bliżej mnie. O tutaj. Co tu mamy? Mamy jakiś ogryzek. Pewnie Adolf już, tak, widzę, że tu Adolf, widać swastykę, a tu pewnie nic nie będzie widać. No, czekajcie, bo jeszcze nie doszedłem do siebie po tym przeziębieniu, także mamy normę, ale czy z tego będzie jeden film? No, powiem wam, że nic więcej nie było oprócz tych kawałków samolotu, tych szczątków takich małych. Spędziłem tam może za dużo czasu, po prostu, wiecie, każdy sygnał fajny, chce się wykopać. Niestety, to tylko kawałek tak aluminium zgniecionego. No ale to pole też zawsze marnie dawało, także nie wiem, czy będzie z tego jeden. Jeszcze w każdym razie idę do następnego dołka, bo nie kończę jeszcze. Jest w końcu jakaś różnorodność, ludzie! A co to za różnorodność? A to to. No, to powiem wam teraz. Teraz to przywaliłem. O, normalnie wielbłąd jest, powiem wam. Na pewno wielbłąd, tylko szkoda, że nogi mu półotrącało. No ale fajnie, powiem wam, figurki lubię, ale się nie zdarzają ostatnio. Także bardzo się cieszę, jeszcze mam tam 100 metrów i będę dzisiaj kończył, powiem wam.
I dobra, ten kolejny raz staje na mojej drodze. Pocisk z działka Browning. Czarny. Chyba był czubeczek, więc przeciwpancerny. Dobra. Moi drodzy, ja już zszedłem z pola. Okoliczności końcówki takie chyba jak w poprzednim filmie. Coś mi się zdaje, że też tędy szedłem, ale to nieważne, bo dzisiaj było to, co było. Była tam norma, jaka by nie była, ale była. Fajna opowieść o samolocie, zresztą czego namacalne chyba dowody wam pokazałem, bo te blaszki to jest na pewno były szczątki właśnie z tego samolotu. Zresztą strasznie tam się kopało, nie chcę tam już wracać. No bo to po prostu tysiące części, takich mikroczęści Deusa mogłem przestawić na jakąś tam inną częstotliwość, żeby tych drobnicy tak nie łapał, ale powiem wam, że tyle, nie? Także może z tego będzie nawet jeden film, tak jak sobie tak myślę. Zobaczymy. Także kto chętny, to niech zostawi chociaż nagrodę dla twórcy w postaci tej łapki w górę, albo subskrypcji, albo komentarza. Kto niechętny, ten niech nic nie zostawia. A ja was wszystkich gorąco pozdrawiam. Oczywiście tradycyjnie zapraszam do następnego filmu albo następnej części. Zobaczymy jeszcze, jak to się w praniu okaże. Na razie.